Z ogromną przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do świata teatru, w którym może zdarzyć się wiele. Może się odbyć pozytywna myśl, natchnienie do życia, radość z przemijania czasu. Może się też wzmocnić wiara we własne możliwości, we własne poczucie wartości. Można też poczuć iskrę artystycznego rozwoju osób z niepełnosprawnością, a także nas sprawnych. Nasi drodzy kochani uczestnicy, bez Was nasze działania artystyczno-kulturalne byłyby niemożliwe. Dlatego z całego serca dziękujemy, że Wam też się chce tworzyć ciepły, niepowtarzalny i jedyny w swoim rodzaju klimat naszych spotkań. Trzeci przegląd teatrów w świecie niepełności. Zaplanowane było około 20 występów z niezależnych przyczyn. Kilka grup odmówiło, ale mieliśmy dzisiaj 17 wykonawców. Laski, Parczew, Biała Podlaska, Kodeń oczywiście, Kostomłoty, Modryń, Świdnik, Anielin, ze Słowatycz Janusz Pruniewicz, który ma niepełnosprawną córeczkę. W tym roku zaprezentowaliśmy taki układ taneczno-literacko-muzyczny w oparciu o utwór Gorana Bregowicza Derlezi. Nie ukrywam, że inspiracją do powstania tego właśnie, można powiedzieć, takiej improwizacji trochę też tak ukierunkowanej, były warsztaty z choreoterapii, w których uczestniczyłam w poprzednim roku z uwagi na współpracę z różnymi środowiskami teatralnymi, między innymi też z taką grupą, która działa, fundacją, która działa Przetartym Szlakiem w Lublinie. Zostałam zainspirowana, poznałam ludzi, ciekawych ludzi, którzy zaprosili mnie na te warsztaty z uwagi na to, że fundacja doktora Janaszka w Koninie organizowała takie warsztaty. Skorzystałam i nie ukrywam, że jest to bardzo inspirujące i bardzo pomocne w tym, żeby można było coś nowego, coś świeżego i ciekawego wprowadzić do pracy z osobami z niepełnosprawnością. Koleżanka, która wcześniej była kierownikiem środowiskowego domu samopomocy przez 10 lat, no miała dużo więcej doświadczenia niż ja teraz, bo ja dopiero 3 lata jestem kierownikiem, ale wyszłam, że tak powiem, byłam instruktorem do spraw kulturalno-oświatowych i widziałam, ile radości uczestnikom daje angażowanie się w działalność artystyczną, teatralną, kiedy odtwarzają różne role, kiedy mogą coś na przykład z siebie dać, na przykład teraz, w tym roku, nie ukrywam, uczestnicy dążymy do tego, bo to wynoszę właśnie ze współpracy z innymi placówkami, które od 30 lat już co najmniej zajmują się, prawda, tą ideą właśnie pracy z uczestnikami, z osobami niepełnosprawnymi, ale nie tak, żeby im wszystko narzucać, tylko żeby oni też mogli sami znaleźć własną drogę, żeby oni mogli się rozwijać. I właśnie ta muzyka mi pozwoliła na to, ale też, nie ukrywam, nowo uzyskana też współpracownica, fizjoterapeutka, z którą udało mi się pozyskać do placówki. Jak wiadomo, fizjoterapeuta też i ruchowo, prawda, uzdatnia. Myślę, że to jest właśnie też świetna forma rehabilitacji, bo ja naprawdę świetnie sobie, na przykład też sama czułam po sobie, prawda, taką wysiłek. Po każdej próbie, prawda, czuliśmy taką energię, ale to była cudowna energia, która nas pobudzała do tego, żebyśmy mogli mieć radość. Rozpraszało to uczestników smutki, czy takie jakieś złe dni, prawda? Teatr jest naprawdę niesamowity, jeśli chodzi o to, żeby przełamywać pewne na przykład stereotypy, jeśli chodzi o to, że te osoby na przykład, no żeby nie traktować ich jak dzieci, na przykład żeby one mogły na przykład robić rzeczy poważne. I stąd też właśnie sięganie w naszej działalności, w grupy, którą właśnie się opiekuję, do Kraszewskiego, prawda? Robiliśmy dwa filmy. Tak, trochę Chrobina Kosel, Brill,
ale mamy też Miłosierny Samarytanin w oparciu o Ewangelię, więc idziemy w różne kierunki, ale nie ukrywam, powiem może taką ciekawostkę. Byliśmy na wycieczce w Otrembusach i mieliśmy warsztaty z instruktorem, który prowadzi grupę Mazowsze. Nasze Mazowsze, polskie Mazowsze. I pani instruktor stwierdziła, że mamy potencjał. Także widzę, właśnie dlatego też sama się tym zainspirowałam. No i chciałabym, myślę, że to się udziela, bo też poznałam ciekawe metody pracy. Na razie nie będę o nich mówiła, jak się trochę już, że tak powiem, wdrożę, to będę mogła więcej o tym powiedzieć, bo dopiero, że tak powiem, raczkuję, dotykam tego, tak jak się dotyka teatru. Zresztą to jest świetne to, co Szekspir powiedział, że wchodzimy na scenę, znikamy, jesteśmy kimś innym, nakładamy strój. Właśnie to cały czas w życiu gramy, ale dobrze by było, żebyśmy grali sercem, uczuciem, miłością, dobrocią, życzliwością do drugiego człowieka, a myślę, że uczestnicy naprawdę tego potrzebują. Tutaj osoby, które przychodzą, na przykład, no właśnie, nawet, które są na przykład tu z Kodnia, prawda, z placówek, prawda, kierownicy, czy prawda, i reprezentanci tutaj naszego środowiska mówią, że widzą, no sama słyszałam, jak przy wręczaniu, prawda, dyplomów, czy statuetek, to właśnie była taka, pojawiają się takie zmianki o tym, że taki poziom zaczyna wzrastać, ale powiem, mamy w zanadrzu coś jeszcze ciekawego, nie będę zdradzała szczegółów, bo myślę, że następny rok, jak Bóg da, to będzie jeszcze ciekawszy i będziemy chcieli tutaj zrobić coś, żeby pokazać społeczeństwu, że nie tylko pełnosprawni się liczą, ale niepełnosprawni też mają swoje miejsce, bo każdy z nas w jakimś momencie może stać się niepełnosprawny. Gmina, jak również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspierają osoby niepełnosprawne, działają dwie placówki, warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Właśnie gmina przystąpiła do projektu, szykujemy się na gruntowny remont budynku, który właśnie znajdują się osoby niepełnosprawne, czyli warsztat terapii zajęciowej i środowiskowy dom samopomocy. Będzie monitoring, sprzęt, remont, no i różnego rodzaju też sprzęty będą zakupione na rzecz osób niepełnosprawnych, które mają służyć rozwojowi osób niepełnosprawnych, no i ich artystycznej też artystycznego rozwoju. Czas na ten przegląd teatrów, no, grupy Skodnia naprawdę prezentują się niesamowicie. Staramy się i tutaj pani kierownik środowiskowego domu samopomocy, pani Beata Kupryś, no bliski jest jej sercu teatr. Tak samo zresztą jak dla mnie, dlatego że my uważamy, że wtedy osoby niepełnosprawne wyrażają siebie, wychodzimy do ludzi przede wszystkim pełnosprawnych, prezentujemy osoby niepełnosprawne, to co one wnoszą w nasze życie poprzez swoją też twórczość, no i też taką uwrażliwiamy społeczność przede wszystkim, bo my chcemy, żeby osoby niepełnosprawne też były wśród nas, bo one są wśród nas i chcemy ich widzieć na ulicy, nie udawać, że ich nie ma, i przede wszystkim oswajać tutaj dzieci, żeby wiedziały o tym, że każda osoba może się w każdym wieku stać osobą niepełnosprawną i żeby uwrażliwać i pomagać sobie nawzajem po prostu. Nie dążyć tylko do tych, że tak powiem, materialnych rzeczy, takich jak pieniądz, wykształcenie, nie wiem, dobrobyt, ale też spojrzeć obok na drugiego człowieka. W tej chwili w środowiskowym domu samopomocy jest 20 osób przebywa, a w warsztacie terapii zajęciowej 30. Po remoncie będzie jakoś zwiększona liczba, czy niekoniecznie? To znaczy myślimy też o tym, żeby zwiększyć liczbę, ale to wiąże się z tym, że będziemy musieli poszerzyć budynek. A w tej chwili, no...
Tak, jest zapotrzebowanie i no myślimy, ale tak jak mówię, to priorytety są różne i musimy wybierać po prostu też. Na razie jest remont budynku, a być może w przyszłości no, będziemy poszerzać, zobaczymy, albo nie wiem, zmienimy może budynek, nie wiem, zobaczymy. Ale w każdym bądź razie będziemy dążyć do tego, żeby gmina Kodyń kojarzyła się z osobami niepełnosprawnymi i z tą pomocą, którą właśnie tutaj udzielamy osobom z niepełnosprawnością. Nie mówią, że to nie.
Rzeczywiście, to nie siadajcie. To co mamy robić? Wstać? Nie, siedźcie jak siedzicie. Sprawdziłem wasze prace do bok. Włosy stanęły mi na głowie. Justyna, rozdaj rzeczy. Proszę pana, ja już napisałem. Dobrze, to przeczytaj. Kochanowski pisał swoje wiersze pod depem zwanym Lilką. Mariusz, gdybyś mniej czasu poświęcał na słuchanie muzyki, a więcej nauce, to byłoby to z pewnością z korzyścią dla ciebie. To może ja przeczytam zadanie o burzy. Proszę. Burza błysnęło, huchnęło, popadało i przestało. Dobrze, przeczytaj. Robinson z piętaszkiem wkrótce zaludnili wyspę. Niestety to zdanie jest również źle zbudowane. Jak ty to rozumiesz, że zaludnili wyspę? Ja rozumiem, proszę pana. Przecież oni hodowali kozy. Ja już nie mam siły, żeby wam to tłumaczyć. Albo wy nic nie łapiecie, albo ja się nie nadaję. Pójdę do dyrektora po skierowanie na wcześniejszą emeryturę, bo mam zszarpane nerwy. Zszarpane nerwy to mam ja. Przecież pan wie, że ja mam nerwicę, ja potrzebuję nauczania indywidualnego. Niech pan coś zrobi. Bo wolność to nie cel, nie szansa, by spełnić najpiękniejsze sny marzenia. Bo wolność to wśród mądrych ludzi żyć, wiedzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Wolność to diament do oszlifowania, a błyskiem blaskiem nie do opisania. Prawdziwa wolność jest wtedy, gdy człowiek może zdecydować, jak chce żyć. Katedra ją zwoliła sklepienia, siecz wysoką. Stopą. Ja stój.
to be a part of it. New York, New York. I love you, NY. City of lights, city of dreams, city of sirens, city of kings. You can feel the light flow through these streets. With the great ones stop their feet. From the boogie down on over to uptown. Staten Island, be playing back down. Thank you.